Dzień dobry. Dzisiejszym moim i Państwa gościem w audycji Czerwony Dywan jest Olek Kembalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze jest mi bardzo miło witać artystów z naszego regionu, a z tego co wiem, to ty jesteś z Kutna, prawda? Tak, ja jestem z Kutna. W Skierniewicach mam rodzinę. To tym bardziej nam miło, że znasz Skierniewice. Wyczytałam w twoim dossier, że jesteś artystą niezależnym. Powiedz mi, co ty rozumiesz pod takim pojęciem? Ja jestem artystą niezależnym, nie należę do żadnej wytwórni. Tak naprawdę wydaję to, co jest zgodne ze mną. Nikt mi niczego nie narzuca. Po prostu robię to, co kocham, tak jak uważam. Ale zetknąłeś się już właśnie z tym światem, powiedzmy sobie, muzycznym, show biznesu i tak zdecydowałeś, czy po prostu na razie to wszystko obserwujesz i czekasz? Na razie, szczerze mówiąc, obserwuję i czekam, chociaż na dłuższą metę nie wydaje mi się to też jakimś złym pomysłem. Wiadomo, że to jest cięższe, jeżeli chodzi o znalezienie własnej grupy odbiorców bez wytwórni, czy po prostu większa promocja piosenek jest trudniejsza, ale no tak jak mówię, jest się wtedy bardziej niezależnym. Samemu się decyduje o tym, co się wydaje, kiedy się wydaje i ile tego. Muzyk niezależny, ale powiedz mi, jak to jest u ciebie z procesem tworzenia? Muzykę i tekst tworzysz sam, czy masz jakieś wsparcie? Nie zawsze. Jeżeli chodzi o moje dotychczasowe single, to było naprawdę bardzo różnie. Ja, jeżeli chodzi o teksty, to się za to nie zawsze mam jakiś wkład, ale się za to tak w 100% nigdy nie zabieram, bo po prostu nie uważam, że jestem w tym na tyle dobry, żeby to robić samemu. Jeżeli chodzi o muzykę, to mam sporo rzeczy jakby w szufladzie. Jestem też właśnie współkompozytorem do muzyki do mojego miasta, do poprzedniego singla, do Białych Statków i do dwóch wcześniejszych. Także jeżeli chodzi o kompozycję, to jestem już tutaj bardziej aktywny niż jeżeli chodzi o pisanie tekstów. Z muzyką masz wiele wspólnego i można powiedzieć, że muzykę masz we krwi, bo znalazłam informację, że tą pasją zaraził cię twój pradziadek. Tak, tak. Mój pradziadek jeszcze jak się urodziłem, zmarł niedługo, jak miałem około tam chyba 6 lat, ale bardzo dobrze go pamiętam, mimo tego, że byłem bardzo mały. On był organistą w kościele i po prostu jakoś tak zawsze mnie przyciągał ten jego widok z pianinem. Czyli rozumiem, że to było dla ciebie oczywiste, że kontynuujesz naukę w szkole muzycznej. Oczywiście. Dobrze, wiemy, że szkoła muzyczna, wiemy, że jesteś artystą niezależnym. Twój najświeższy singiel Moje Miasto. Taki bardzo głęboki, dotyczący właśnie, mam wrażenie, tyle może co stosunków międzyludzkich, co takiego rezonowania ludzi i miasta. Opowiesz o tym więcej, co chciałeś przekazać? Ja przede wszystkim tym singlem chciałem opowiedzieć o nawet niekonkretnym miejscu, mimo tego, że tytuł jest Moje Miasto, nie chodzi wcale o miasto, w którym się urodziłem, czy miasto, w którym mieszkam. Chodzi tak naprawdę o każde miejsce, w którym człowiek może poczuć się swobodnie, w którym może się rozwijać, spełniać, w którym mimo, tak jak jest w tekście piosenki, mimo tych blokowisk, mimo tych ludzi, którzy często nieprzychylnie patrzą, jednak można siebie odnaleźć, można się rozwijać i można robić to, co się kocha. Takie jest główne przesłanie tej piosenki. Twoje prywatne muzyczne inspiracje, kogo najchętniej słuchasz? Kto towarzyszy ci właśnie w momentach tworzenia muzyki? Jeżeli chodzi o polskich artystów, to na pewno Mrozu, Dawid Podsiadło. Jeżeli chodzi o tych starszych, może nie tyle jako inspiracja, ale jako artyści, których podziwiam, no to Czesław Niemen, Michał Bajor, Zbigniew Wodecki. Jeżeli chodzi o zagranicznych, to od zawsze moją taką artystką numer jeden była Adele. Jakie masz marzenia muzyczne? Jeżeli chodzi o moje marzenia muzyczne, to nawet one nie opierają się stricte o wydawanie singli, ale bardziej o występowanie, bardziej o organizowanie jakichś koncertów, nawet nie tyle, oczywiście z moją muzyką też by były super koncerty, bardzo bym się fajnie z tym czuł, ale również biorę pod uwagę jakieś takie koncerty z hitami z lat wcześniejszych, bo mimo tego, że ja mam 18 lat, to jakoś tak mam wrażenie, że duszą jestem trochę starszy. I bardzo się odnajduję w tych właśnie starszych numerach, dlatego właśnie
Jeżeli chodzi o moje muzyczne marzenia, to są właśnie koncerty, głównie. Czyli wiemy, że na scenie koncertowej, a gdyby tak pójść dalej w tą strefę marzeń, to z kim chciałbyś wystąpić na scenie? Gdyby ktoś na przykład wykonał do ciebie telefon i powiedział, czy ze mną wystąpisz, czy ze mną zaśpiewasz, kto to w twoich marzeniach mógłby być? No, albo Adele, albo aktualnie Mrozu. Czy już jakiś następny singiel jest gdzieś tam z tyłu głowy? Szczerze mówiąc, na razie nie. Dlatego, że wchodzę teraz w rok maturalny i bardziej się skupiam na. Bardziej chcę się poświęcić nauce, ale zawsze to nie jest tak, że ja nic nie tworzę. Ja często w wolnym czasie biorę sobie pianinko. Coś tam próbuję złożyć fajnego, i z czasem, jak mam parę takich plików, to słucham ich i mówię: o, z tego by było coś fajnego. Wtedy kontaktuję się z najczęściej, właśnie ostatnie dwa single zrobiłem z Moniką Wodrzyńską i z Kubą Krupskim. Do nich się zwracam, że co sądzą, i tworzymy z tego coś wtedy fajnego. A powiedz mi, wiążesz swoją przyszłość z muzyką? Chciałbyś tak jakby utrzymywać się z tego, być tym muzykiem, który może sobie pozwolić na to, żeby nie zajmować się innymi rzeczami? Szczerze mówiąc, ostatnio coraz bardziej myślę zawsze moim planem B było prawo, zawsze planem A była muzyka. Ostatnio jednak bardziej idę w stronę prawa. Bardzo chciałbym zostać sędzią. Takie moje marzenie właśnie pozamuzyczne. Szczerze mówiąc, nie wiem. To tak się zmienia cały czas, że to plan A, plan B. Ciężko mi określić na ten moment. No to my trzymamy kciuki za realizację Twoich wszystkich planów, spełnienie wszystkich marzeń. Dziękujemy Dziękuję. serdecznie za spotkanie. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Olek Kembalski. Dziękujemy. Dziękuję.